Witam bardzo serdecznie. Prawda futbolu w taki niezwykły dzień dla ludzi, którzy są wyznania katolickiego. My Polacy w wielkim stopniu jesteśmy katolikami jakby wszystkich świętych. 1 listopada i 2 listopada zaduszki, dzień zadusze. To jest dzień szczególny. Bardzo dziękuję za informację, że słychać. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, to będzie taki live, w którym chciałbym uświadomić, że każdy z nas rozgrywa mundial życia. Mundial życia, czyli zmaga się z życiem piłkarzy. Piłkarze mają czasami sławę, mają czasami miliony, mają czasami absolutnie świat u swoich stóp, natomiast też im często niełatwo jest poradzić sobie w życiu. Nie mogłem odmówić sobie tego live'a, bo myślę, że warto wracać do pewnych rzeczy. Człowiek wtedy nabiera pokory w życiu. Ja 7 listopada 2017 roku, a więc niespełna rok temu, byłem w Łodzi, byłem w Łodzi z moim przyjacielem ze Stanów Zjednoczonych, Polakiem, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych, Januszem, Johnem Marciniakiem, i mieliśmy taki tour de Polonie, szukając wspomnień, ponieważ Janusz, John Marciniak znał, przyjaźnił się z Kazimierzem Dejną, wybitnym polskim piłkarzem. To są zdjęcia z ostatnich chwil Kazimierza Dejny. To jest jeden z ostatnich treningów, które poprowadził Kazimierz Dejna. Zobaczcie, no, lubił życie. Taki Kazik był. Tu jest pogrzeb Kazimierza Dejny. To jest grób, na który jeździ mój przyjaciel. Prochy Kazimierza są przeniesione oczywiście, ale ten grób przez lata był w San Diego, w Stanach Zjednoczonych. Ja napisałem Dejna, czyli obcy. To jest, spróbujemy tutaj podgłosić, to jest taka książka w cyklu Mundial Życia. Mundial życia i muszę wam powiedzieć, że każdy z nas rozgrywa gdzieś mundial życia i to jest mundial, który nie jest łatwy. Ta wizyta u Stanisława Terleckiego, umawialiśmy się wtedy na kolejną, natomiast Stanisław Terlecki odszedł z tego świata 28 grudnia 2017 roku. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, także ze Starachowic, wycieczka w poniedziałek. Młodzi ludzie, którzy też gdzieś są u progu tego życia, będą podążać przez życie, będą mieli wielkie wyzwania, będą wiele wygrywać, będą czasami zaznawać goryczy porażki. Mundial życia naprawdę nie jest łatwy. Pozdrawiam bardzo serdecznie, troszeczkę za cicho. Słuchajcie, jesteśmy na etapie poprawy tego kanału, jeśli chodzi o te względy, nazwijmy to rzeczywiście parametry techniczne, o tak wam powiem, także naprawimy to wszystko. Będzie mikrofon, mam nadzieję, że będzie świetnie słychać Tomaszów Mazowiecki, a więc nie jest tak źle. Słuchajcie, ja też rozumiem, że tutaj liczy się treść na kanale. Ja nie chcę niedoceniać obrazu czy dźwięku, bo to też ma wam służyć, żebyście mogli być z pasjonatem futbolu na kanale dla pasjonatów futbolu. Natomiast czasami musicie mi wybaczyć, też okoliczności nagrań w różnych miejscach będą różne. Czy ja kupuję mikrofon miesiąc? Słuchajcie, życie polega na tym, żeby czasami żyć, a nie myśleć detalami, drobiazgami. Życie to są emocje, tak? Życie to jest rodzina, życie to jest praca. Ja oczywiście doceniam bardzo wszystkich, którzy pojawiacie się na kanale Prawda Futbolu. W ten dzień też szczególny, bo wydaje mi się, że w
Wczoraj byłem na powązkach, też człowiek zapala świeczkę za duszę bliskich i ludzi, których po prostu kojarzy, i tak gdzieś jest refleksja nad życiem i nad tym, co się z tym życiem może wyprawiać. Słuchajcie, ja teraz przeczytam fragment, który się ukazał na łamach polsatsport.pl, natomiast tak naprawdę to jest fragment takiej książki, którą przygotowuję o losach piłkarzy. Ta książka kiedyś się ukaże, natchnienie czerpię właśnie też z Janusza Johna Marciniaka, który gdzieś tam przybliżył mi Kazimierza Dejnę, te zdjęcia. Ja mam kilkadziesiąt unikalnych zdjęć Kazimierza Dejny, ale też no, szukam opowieści o ludziach poprzez ludzi. Posłuchajcie teraz tej opowieści. Uwielbiam Biblię, mówi Stanisław Terlecki. Ulubiona przypowieść to ta o Nikodemie, który zapytał Pana, jak uzyskać życie wieczne. Znasz? Przypomnę ci. 13 listopada 2017 roku Stanisław Terlecki obchodził 62. urodziny. Tego dnia koledzy z jego pokolenia z trybun stadionu w Gdańsku zobaczyli spotkanie Polska-Meksyk. Prezes PZPN-u Zbigniew Boniek zaprosił na wybrzeże wszystkich uczestników mundialu 1982 roku na wspólną galę, kolację, a także celebrę na murawie przed ponad 30 tysiącami widzów z okazji 35-lecia medalu mundialu. Z 22 piłkarzy, którzy wywalczyli trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii, przybyło 17. Rozmawiali o dawnych czasach, o różnych życiowych wyborach, o pokoleniu Kuby Błaszczykowskiego i Roberta Lewandowskiego. Podopieczni legendarnego trenera Antoniego Piechniczka wymieniali się aktualnymi numerami telefonów i adresami. Poumawiali na dawno obiecaną kawę. Ten i ów sięgnął po telefon, aby pokazać fotografię córek, synów, wnuków. Stanisław Terlecki zagrał w reprezentacji Polski 29 razy w latach 1976-1980. Wszedł jako debiutant w pierwszym składzie biało-czerwonych na arcyważny mecz eliminacji Mundialu 76 z Portugalią w Porto. Jesienią 1976 roku wygraliśmy 2-0, a 20-letni Terlecki oczarował piłkarską Polskę. Podobnie jak inny chłopak z Łodzi, wówczas również 20-letni Boniek, który zmienił zmordowanego lewoskrzydłowego w trakcie spotkania. Notabene Terlecki swoimi rajdami zamęczył Portugalczyków, a Boniek przeprowadził taki rajd, że padł gol na 2-0. Po niespełna 2 latach Boniek już czarował świat na mundialu w Argentynie. Staszek finały Mistrzostw Świata w 1978 roku zobaczył w telewizji. Doznał kontuzji w ostatnim meczu ligowym przed wyjazdem na turniej. Później uciekły mu 2 kolejne mundiale. Ten medalowy z Hiszpanii w 82 roku i ten w Meksyku w 86. Ostatnio Terlecki nie oglądał meczów drużyny narodowej w walce o mundial w Rosji w 2018 roku. On nie oglądał tych meczów w 2017, bo przez 5 miesięcy nie miał prądu w mieszkaniu komunalnym w Łodzi. We wtorek 7 listopada wchodzimy do kamienicy przy ulicy Karolewskiej w Łodzi, numer 7. Stary budynek z zewnątrz dość zadbany, jeszcze sprzed II wojny światowej, ale dość zadbany. Szukamy opowieści o futbolu wspólnie z Januszem Marciniakiem. Bawiliśmy właśnie z Adama Topolskiego w Słupcy, a teraz zawitaliśmy do Łodzi, aby porozmawiać z Terleckim. Dzwonimy domofonem pod wskazany adres. Nie działa. Niby dzwoni, ale nikt nie odpowiada. Raz, drugi, trzeci. Przecież czekał na nas. Przecież jeszcze kilkanaście minut temu rozmawialiśmy telefonicznie. Dzwonimy jeszcze raz już telefonem. Tak, już schodzę, mówi do słuchawki ten, na którego tłumy waliły na Aleję Unii, na stadion UKS-u. Domofon nie działa już od dłuższego czasu, ale ja jestem jeszcze na chodzie, mówi Stan. Po chwili wchodzimy, widzimy w bramie sylwetkę, szczupłą, ale mocno pochyloną, nienaturalnie ułożoną, jakby takiego manekina.
W ręku trzyma jakiś dokument. Poczekajcie, dam tylko koledze. Mówi i znika za bramą. Trwa to dłuższą chwilę. Kolega nie przyjechał. Idziemy na górę. Terlecki jest zaaferowany dokumentem, który trzyma w ręku. Gdzieś dzwoni, coś dyktuje. Czujemy się dziwnie, ale pani Gabrysia, mieszkająca z Stan Terlecki, jak nazywano go w USA, proponuje herbatę. Na stole stoi ciasto, a my przynieśliśmy świeże, jeszcze gorące pączki. Zaczyna się konwersacja. Okazuje się, że pani Gabrysia była instrumentariuszką w szpitalach, w wielu szpitalach. Teraz trochę życie się pokręciło. Najważniejsze, że spotkała Staszka. Razem łatwiej iść przez życie, takie pokręcone, jakie im się przytrafiło. W końcu Staszek otwiera puszkę piwa, beczkowe mocne, 7%. Wreszcie zapomina o umowie, którą dzierży w dłoni, zapomina o telefonie, z którego wydzwaniał. Wreszcie zaczyna z nami rozmawiać. Jedno z nielicznych zdjęć, które ma w pomieszczeniu, to fotografia z Janem Pawłem II. Jan Grzegorczyk, który redagował twoją książkę przed laty, mówił mi, że znasz Biblię jak mało kto. Miło to słyszeć. Zawsze lubiłem czytać Pismo Święte. Ulubiona przypowieść, która pasowałaby do twojego życia? O Nikodemie znasz? Mówi Stan. Przypomnij. Nikodem to był uczony w prawie. W przeciwieństwie do innych z Rady Żydowskiej po cichu sprzyjał Jezusowi. Jezus z Nazaretu opowiadał wówczas wiele niesamowitych historii, które złożyły się na Nowy Testament. Jednak uczeni w piśmie, mający się za najbiegliejsze umysły, jakoś Jezusowi nie sprzyjali. Tylko ten Nikodem, który pewnego dnia wybrał się do Jezusa. W Gaju Oliwnym zapytał Pana: Nauczycielu, co można zrobić, żeby uzyskać życie wieczne? Stan mówi do mnie: Wiesz, to fundamentalne pytanie naszego życia. Odpowiadam mu: Myślę, że każdy je sobie zadaje prędzej czy później. Właśnie, mówi Stan, i Nikodem zadał to pytanie Panu w imieniu ludzi wierzących i niewierzących. Bo to meritum wiary, pytanie o sens życia. Nauczycielu, co mam zrobić, aby uzyskać życie wieczne? Jezus odpowiedział: Powinieneś się na nowo narodzić. Nikodem na to: Jak to mam się na nowo narodzić? Mam znowu wejść w łono swojej matki? Jezus: Nikodemie, masz się narodzić na nowo z ducha, a wówczas czeka cię nagroda, na którą czekasz. To jest przypowieść, którą Stan, po prostu on to opowiada z taką swobodą. Słuchajcie, on po prostu zna Pismo Święte i może cytować takich opowieści więcej. Ja go poprosiłem o opowieść, która jakby odnosiłaby się do jego życia. I właśnie przytoczył tę opowieść o Nikodemie i tym narodzeniu na nowo. Przytaczam dalej ten fragment książki. Dzień wcześniej rozmawiałem w słupcy z Adamem Topolskim. Najpierw razem ze Staszkiem byli gwiazdami futbolu w PRL-u. Adam Topolski przez prawie 10 lat występował na prawej obronie w Legii. Grał tak, że niedawno trafił do 11 stulecia stołecznego klubu. Na stare lata wyjechał, aby pokopać piłkę w USA. Przez 6 lat występował w indoor soccer, czyli futbolu halowym. Za dolary, prawdziwe amerykańskie dolary, tak pożądane w komunistycznej Polsce. Topolski był tak jak na Łazienkowskiej, ulubieńcem publiczności, najpierw w Pittsburghu, a później w Los Angeles. Mój najwyższy kontrakt do Los Angeles Lakers sięgał 80 000 dolarów za sezon, przyznaję. To były nieprawdopodobne pieniądze, słuchajcie. I opisuje, że część pieniędzy trafiała na konto teścia, a ten, jak przystało na porządnego człowieka, przykładnie się rozliczył. A ja wyciągałem 300 000 dolarów w roku, chwali się dzień później Terlecki. Naprawdę potrafiłem negocjować. Topolski, Adam Topolski potwierdza. Potrafił negocjować jak mało kto i mało kiedy. Gdy wrócił do Pittsburgha z Nowego Jorku, to wynegocjował sobie nawet premię za asysty i bramki. Za bramkę bodaj 1000 baksów. Dlatego sam zawsze starał się strzelać. Terlecki w swojej amerykańskiej przygody opisał w książce o intrygującym tytule Pele, Boniek i ja. Współautorem jest Rafał Nachorny, wydawnictwo Znak, 2006 rok.
Zaskakujące, że książka obejmuje życie Stanisława Terleckiego tylko do 1986 roku. Mimo, że później przeżył jeszcze 20 lat do wydania książki. Przecież mówiłem ci, że moje życie będzie w trzech tomach, przypomina Staszek. Od początku wszyscy ci powtarzali, że wszystko aż do momentu wydania powinno znaleźć się w jednym, mówię przy tej herbacie do Staszka. Mam tyle opowieści, że starczy na trzy książki. Przecież rozmawialiśmy kilka razy, argumentowaliśmy, że żywotu jednego człowieka nie można wydawać w kilku tomach. Redaktor Grzegorczyk, mój przyjaciel, który też świetnie się zna ze Staszkiem, tłumaczył ci, że nie ma sensu, że ludzie nie zrozumieją tego, że zabraknie ci puenty. Uparłem się. Ja naprawdę mam opowieści na trzy tomy. Cóż, na jeden czy trzy, ale to nie są łatwe opowieści. Stan mi mówi, a życie jest łatwe? W Ameryce grałeś w czterech klubach o takich jakże amerykańskich nazwach. Duch, trzęsienie ziemi, kosmos i sztorm. Myślisz, że sztorm już się skończył? W życiu Stana Terleckiego nie ma spokoju. Nie ma pewności. Niewiele jest poza duchem, który wykazuje w czasie czterogodzinnej rozmowy. Gabrysia pali. Całe pomieszczenie jest zadymione. Tu nie chodzi tylko o ten dym z tych kilku godzin, w których przebywamy w tym mieszkanku. Tu chodzi o dym, który przesiąkł w każdy mebel, w każdą ścianę, we wszystko w tym 34-metrowym mieszkaniu komunalnym. Mówię do Stana, kiedyś miałeś dom, co ja mówię, pałac w Podkowie Leśnej. To nie był pałac, gwałtownie zaprzecza. W połowie lat 90. Robił niezwykłe wrażenie. Posiadłość milionera z Ameryki, piękna architektura rozłożystego domu. Obok ogród, kort tenisowy w latach 90. kort tenisowy, na którym również były mini bramki, wielki mur, miał wielki mur wokół tej posiadłości, piękny drzewostan. Stan mówi tak, wiesz, nie lubiłem jakoś specjalnie tego miejsca. Zresztą miejsce to ludzie. Miałem żonę, czwórkę dzieci. To miało jakiś sens, choć kosztowało krocie. Dwójka dzieci wyszła z domu w 2005 roku. Dwójka. W 2010. Myślałem, że z żoną będziemy mieli czas dla siebie. Tak się nie stało. Jednak nie chcę się skarżyć. Wszyscy synowie, Maciek, Tomek i Staszek, próbowali grać w piłkę. Największy talent miał Maciek, rocznik 1977. Zapowiadał się na wielkiego rozgrywającego. W 1993 roku został mistrzem Europy juniorów do lat 16. Ekipa prowadzona przez Andrzeja Zamilskiego kilka miesięcy później pojechała na Mistrzostwa Świata do lat 17 i zajęła czwarte miejsce. To była ta drużyna, która była mistrzem Europy, zajęła czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata. W obu tych turniejach i w Turcji i w Japonii Terlecki junior był zaliczany do najlepszych graczy. Nic dziwnego, że propozycję składały mu czołowe kluby Europy. Przez miesiąc Maciek trenował z Bayernem Monachium, mieszkając u menedżera tego klubu słynnego Ulego Hennesa. Ostatecznie zdecydował się na umowę z Anderlechtem Bruksela. Nie zdołał zadebiutować w pierwszym zespole Fiołków, mimo że jako nastolatek siadał na ławce rezerwowych w Lidze Mistrzów. Później były mniej lub bardziej udane wybory. Ale debiutował w reprezentacji Polski z Janusza Wójcika. Też odszedł w ciągu ostatniego roku. Świętej pamięci Janusz Wójcik, trener, selekcjoner, trener, który doprowadził Polskę do srebrnego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie. Właśnie Maciek Terlecki, syn Stanisława, debiutował w pierwszej reprezentacji. To była decyzja Janusza Wójcika w 1999 roku. Jednak kariera gdzieś się rozmyła i ostatecznie sprowadzała się do zaliczania kolejnych klubów. Maciek Terlecki jako nastolatek zapowiadał się na giganta, na talent, który podbije piłkarską Europę, a nie podbił nawet naszej ligi. Kilka lat temu ojciec Stanisław, syn Maciej poróżnili się publicznie na różne tematy, od traktowania mamy aż po finanse. Całe życie przebimbał, podsumował syn ojca.
Teraz, gdy w naszej rozmowie pojawia się imię Maciek, Gabrysia od razu strofuje Stanisława. Przestań już pomstować, mówi zdecydowanym tonem. Przez lata pisał lub dyktował felietony Stan na różne tematy dla różnych pism. Robił to błyskotliwie. Wzorował się na najlepszych amerykańskich felietonistach lat 80. XX wieku. Ta jego książka, Pele, Boniek i ja, była wartka, błyskotliwa, prowokująca. Najpierw ukazywała się na łamach przeglądu sportowego w magazynie sportowym. Nie chcę zapeszać, ale może znów coś będę dyktował, coś pisał, mówił w pewnym momencie do mnie 7 listopada 2017 roku. Dla jakiego tytułu, dopytuje się. Naprawdę nie chcę zapeszać, chciałbym znowu móc coś dla kogoś pisać. A jakbyś miał w kilku zdaniach opisać ostatnie 10 lat swojego życia, w których się nie widzieliśmy? To już 10 lat się nie widzieliśmy? Tak myślę. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że przyjechałeś, abyśmy mogli powspominać. Daj lit! Poproszę o lit tych wspomnień. Kilka zdań, które napisałbyś sam, mówiąc o swoim życiu w ostatnich latach. Stan mówi tak. Wiesz, to był czas, że zapomniałem, iż kiedykolwiek miałem dzieci. Że kiedykolwiek byłem piłkarzem. Że kiedykolwiek byłem politykiem. Że kiedykolwiek byłem biznesmenem. Wtrącam się w tym momencie, mówię, miałeś piękne biuro w centrum Warszawy jako przedstawiciel firm handlujących farbami antykorozyjnymi. Tak, miałem piękne biuro na Ordynackiej, z tyłu Nowego Światu, odnowiona kamienica stara, przepiękna powierzchnia, byłem w tym biurze kilka razy. Mówię, i jaguara na niemieckich blachach. Stan odpowiada tak. Nie na niemieckich, na amerykańskich blachach. Może. To chcesz usłyszeć ten lit, mówi do mnie do końca? Jasne, mówię. Przez ostatnie 10 lat wymazałem z pamięci wszystko, co zdarzyło się w moim życiu. Przez alkohol i leki? Stan mówi tak. Mało kto potrafi się przyznać do błędu. Nie ma co ukrywać. Błądziłem przez ostatnich 10 lat. Narobiłem niesamowitego bałaganu w moim życiu. Pytam się. Tylko przez 10 lat? Szczególnie przez ostatnich 10 lat. Tylko proszę nie myśl, że w tym lidzie znajdą się jakieś głodne kawałki. Tego nie cierpię, mówi. Nie cierpię litowania się nad sobą. Nie ma nic gorszego. Tyle jest nieszczęśliwych ludzi na świecie, a mało kto potrafi przyznać się do czegokolwiek. Ja mogę się przyznać nawet do tego, że cyganka chciała mi powróżyć. Słucham? Nie znasz tej historii? Nie. Piliśmy z dziekanem w europejskim. W hotelu europejskim? Tak, w hotelu europejskim, przy krakowskim przedmieściu w Warszawie. Wtedy w końcu lat 80. to było modne miejsce w stolicy. I po tym, jak się już napiliśmy, to wyszliśmy, a tam stoją cyganki. Jedna z nich mówi, paniczku, daj powróżyć, opowiem ci twoje przyszłe życie. To ja sięgam do kieszeni po stówę, może po 1000, nie pamiętam. Wyciągam rękę przed siebie, a Darek Dziekanowski drze się na mnie. I to się drze jak opętany. I poznałeś swoje życie z ust cyganki? A skąd dziekan nakrzyczał na mnie, że ja taki katolik, a tu wiedźmy mi się chce słuchać za pieniądze. Notabene, to były piękne czasy. Tak żałuję, że wtedy jeszcze raz zdecydowałem się na wyjazd do Ameryki. Na kontrakt do St. Louis. Płacili naprawdę dobre pieniądze, ale powinienem zostać w Legii. Legia to była moje... Legia, on mówi, to było moje marzenie od dziecka. Cudownie było wrócić do Polski w 86 roku. Trafiłem do ŁKS-u. Ale po 2 latach znalazłem się w mojej wymarzonej od dziecka Legii. I z tą Legią mogliśmy zagrać w finale europejskiego pucharu. Mówi to Stan. Ja mówię, nie przesadzasz. Nie, jesienią 1988 roku trafiliśmy na Bayern. Było manto, bo Andrzejowi Strejlałowi coś się pomyliło i nakazał otwartą grę. W 1989 roku była niesamowita konfrontacja z Barceloną. Legia mogła puknąć Barcelonę. Jednak sędzia nam nie sprzyjał. Na Camp Nou był 1-0 dla Legii, a Roman
Kosecki strzelił na 2-0 prawidłową bramkę. Arbiter jej nie uznał, skończyło się 1-1. Niestety w rewanżu na Łazienkowskiej przegraliśmy 0-1 z tą słynną Barceloną, słynnego Johana Cruyffa. Później tę właśnie Barcelonę nazywa się Dream Teamem. Wygrała Puchar Europy w 92 roku. My też mogliśmy mieć jakiś europejski puchar. Jednak coś mnie podkusiło i zimą 1990 roku wyjechałem znowu do Stanów, a mogłem w sezonie 90-91 zagrać z Sampdorią w ćwierćfinale Pucharu Zdobywców Pucharów, gdy wybuchła gwiazda Wojtka Kowalczyka. Może razem byśmy pokonali Manchester United w półfinale. Ale ja już wróciłem ze Stanów i zamiast być na boisku zostałem menedżerem Legii. O, kolejny temat, mówię. A żebyś wiedział, to temat na drugi tom moich opowieści. A trzeci będzie o alkoholu, dopytuje się. Myślisz, że gdy ktoś wchodził jako młokos w latach 70. do zespołu Gwardii Warszawa, milicyjnego klubu, to mógł pić wodę mineralną? Trzeba było po flaszkę lecieć, aby się wkupić do drużyny. Tak się zaczęło, mówię mu. Później było trudno przestać. Człowiek jechał na zgrupowanie kadry, a tu chłopaki po flaszce wódki, 3/4 litra na głowę. To ja w tym czasie, bo nie nawykłem jeszcze, po butelce szampana albo po dwóch butelkach. Witam, pozdrawiam wszystkich. Słuchajcie, to jest tak, że chciałem ten dzień, no właśnie, pokazać opowieść Stana Terleckiego, bo ona gdzieś przypomina o tym, jak się idzie przez życie. Ja to nazywam mundialem życia. Dzisiaj, wybaczcie, no ale mam nadzieję, że rozumiecie to, że czasami ta historia tu gości, bo historia też ma przemówić do wyobraźni. Ja tu jeszcze poprowadzę tę opowieść do końca, bo myślę, że warto. Że warto. Słuchajcie, to jest tak. Do Polski wrócił z milionem dolarów. To była fortuna. Mega kasa, jakby powiedziała dziś młodzież. To tak, jakby ktoś dzisiaj przywiózł, trudno oszacować, nie wiem, 10 milionów dolarów, myślę, że więcej. Słuchajcie, bo wtedy dom w Warszawie w końcu lat 80., początek lat 90., dom w Warszawie kosztował kilka tysięcy dolarów, a gość przywiózł milion dolarów, mógł po prostu całą dzielnicę tych domów kupić. I teraz jest tak, słuchajcie, i mówi tak, dla nikogo z rodziny nie szczędził grosza, zainwestował nieruchomości, zaczął rozkręcać biznesy. Najważniejszy był ten z farbami antykorozyjnymi. Najpierw był przedstawicielem amerykańskiej firmy Ameron, później międzynarodowego konsorcjum ExxonMobil. Potrafiłem zadbać o tak znaczące kontrakty jak czyszczenie 10 tysięcy cystern PKP. Miałem kontakty, a także ludzi, którzy wiedzieli, jak wypiaskować te cysterny, jaką warstwę farby położyć. Nikt nie mógł się przyczepić, opowiada. Wyraźnie się zapala, mówi też o handlu oliwą z oliwek prosto z Grecji, to rozkręcił z synem Jacka Gmocha Pawłem, podobnie jak sprowadzał marmury też. Kluczowe było jednak przedstawicielstwo ExxonMobila, potentata w produkcji farb, lakierów, chemii specjalistycznej. W pewnym momencie zostałem jednak zaskoczony, relacjonuje. Jak to zaskoczony? Rozwijam biznes, a tu dowiaduję się, że za moimi plecami ExxonMobil kupił Nobilesa i wtedy wszedł do naszego kraju pełną parą już beze mnie. Kiedy to się stało? Gdy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, miałeś jednak tyle możliwości. Część moich biznesów wyglądała, jakby to powiedzieć, ja mówię, za ciebie nie nazwę. Mówi po prostu humorystycznie. Ale to się tak kończy, jak wiceprezesem zostaje szwagier. Tak się kończy, gdy człowiek chce pomóc rodzinie za wszelką cenę. Lata 90. są dla Terleckiego latami pełnymi optymizmu. Może wie, zadaje się z politykami z pierwszych stron gazet, zna ludzi służb specjalnych. W życiu pomagali mi nawet ci, którzy organizowali słynną operację Samum w Iraku. Chwali się. Pamiętacie operację Samum? Oficerowie polskiego wywiadu wywieźli agentów CIA z Iraku, za co Stany Zjednoczone na początku lat 90. zredukowały o połowę
polski dług 16,5 miliarda dolarów. Wydaje się, że drogi kariery poza futbolem dla Stana Terleckiego są nieograniczone, a na łamy prasy sportowej najczęściej trafia przy okazji promocji syna Maćka, który kreowany jest na wielkiego rozgrywającego. Może nie na miarę Kazimierza Dejny, ale powiedzmy Janusza Kupcewicza. Patrząc na zaangażowanie Stanisława Terleckiego na przełomie XX-XXI wieku, można dostać oczopląsów. Rzuca się od jednego wyzwania w inne. Wszędzie go pełno. Parafrazując w jego przypadku powiedzenie, pycha kroczy przed upadkiem, można stwierdzić, że wszechmoc kroczy przed byciem petentem. Każdy chce go poznać. Każdy. Wiecie, jak to jest z piłkarzami. Każdy chce ich poznać, poklepać po ramieniu, mieć wizytówkę, telefon, namówić na biznes albo choćby na jakąś aktywność. Z czasem wszystko się zamyka. Coraz częściej i coraz więcej pije. Gdy w 2006 roku wydaje książkę, to już bardzo liczy na honorarium. Kilkanaście lat od ostatniego powrotu z USA wydaje się zmarnowane. Zmarnowane także, a może przede wszystkim, jeśli chodzi o finanse. Chodzi po redakcjach i prosi o angaż. Jako dziennikarz. W dziennikarstwie wyróżnił się prowokacją Superekspresu w stosunku do Czesława Michniewicza. Bulwarówka podpuściła obecnego trenera młodzieżówki, a wówczas szkoleniowca Zagłębia Lubin, do negocjacji z Los Angeles Galaxy. Michniewicz miał poprowadzić Davida Beckhama i spółkę. To okazało się blefem, który firmował Terlecki. Stanisław Terlecki mógł być na trzech mundialach, nie pojechał na żaden. Mógł zrobić światową karierę jak Zbigniew Boniek. Jego życie pokręciło się nadzwyczajnie. Pierwsze poważne tąpnięcie w życiu Terleckiego nastąpiło w kwietniu 1978 roku, gdy liczył 22 lata. To był ostatni mecz ligowy sezonu 77-78. ŁKS grał o pietruszkę ze zdegradowaną Polonią Warszawa. Terlecki tak opowiadał Janowi Grzegorczykowi do tekstu Pan Bóg, geniusze i kontuzje na łamach w drodze. Większość zawodników w mojej sytuacji zrezygnowałaby z grania w takim spotkaniu. Czego jednak nie robi się dla publiczności, tak zwanej galery, tak się mówiło na ŁKS-ie, na tą najwierniejszą publiczność na Alei Unii. Galera, która przychodziła specjalnie dla mnie, a w dodatku jak tu się oprzeć pokusie zagrania w nowych kapciach, World Cup wtedy się nazywały te buty, pierwszy model na świecie z kangurzej skóry. But był uszyty na miarę przez Adidasa dla reprezentantów Polski. Trzeba wiedzieć, że normalne buty rozbijały się przez miesiąc. Tych po założeniu w ogóle się nie czuło. No więc ja w tych butach, samograjach wyszedłem na mecz, aby pożegnać się z publiką i dać kilka próbek, z których zrobił się cały pokaz. Nogi mnie niosły, jestem w niesamowitym gazie. Pierwsza połowa minęła, żegnają mnie brawami. Między mną a publicznością była nie tylko nic sympatii, ale bym powiedział obopólna miłość. Oni mówili, że przychodzą na mecz, żeby oglądać właśnie mnie. Tak jak przychodzi się do teatru na aktora. Pod koniec meczu zatraciłem się w dryblingach. Nawijałem 5., 6., 7. mi nie przepuścił. Przed nożycami z tyłu. Najgorszy ślizg, jaki może się zdarzyć. Trafił mnie w kolano i w ułamku sekundy już wiem, że to koniec. To tak jak człowiek wie, że umiera. W tej sekundzie wiedziałem, że nie jadę na mistrzostwa. Ta chęć kiwki, dryblingu, szpanerstwa, popisu dla galery, to przekonanie o własnej wielkości. Wtedy na ŁKS-ie zadryblował się i uśmiercił marzenie o Mundialu 78. Później jeszcze wiele razy zakiwał się na śmierć. Słuchajcie, mogę kontynuować tę opowieść. Napiszcie, czy całą chcecie posłuchać tę opowieść, jak nie uczestniczył w kolejnych mundialach i dlaczego. Co do vlogów bezpośrednio dotyczących obecnych czasów, one będą praktycznie codziennie. Kanał Prawda Futbolu będzie codziennie. Świetnie się słucha, piszecie, tak? Słuchajcie, bo też mam przekonanie, że być może to jest wszystko za długie, że być może to jest z Alaski nawet piszą, chcemy. To słuchajcie, to jeszcze facet
mógł pojechać na mundial do Argentyny. Zakiwał się w ostatnim meczu ligowym. O nic, słuchajcie. I to jest po prostu coś niesamowitego. Zakiwał się na śmierć. I teraz są kolejne mundiale. Słuchajcie, mógłbym opowiadać: Paweł Zarzeczny, Włodzimierz Smolarek, Janusz Wójcik, Adam Ledwoń, koledzy z Przeglądu Sportowego przypomnieli Adama Ledwonia, a my byliśmy razem, on był w naszej ekipie na Euro 2008. W czasie tego turnieju popełnił samobójstwo. Słuchajcie, to jest tak, że te opowieści warto przypominać. Zaświećcie dzisiaj, proszę Was, zaświećcie na symbolicznym grobie, jak nie znacie grobu w pobliżu, ale jak znacie w pobliżu, pójdźcie do Stanisława Terleckiego, do Włodka Smolarka, do Janusza Wójcika, do Pawła Zarzecznego. Pójdźcie na grób, zaświećcie, bo to warto. Pomyślcie czasami, ja tą opowieść też tutaj o stanie Terleckim po prostu przeżyłem, doświadczyłem go, rozmawiałem z nim wiele razy. Mój przyjaciel redagował jego książkę i warto może przytoczyć kolejne dwa mundiale w takim razie. Ludwik Sobolewski też, słuchajcie, zajmowałem się ostatnio Ludwikiem Sobolewskim, ponieważ no, pisze książkę o Zbigniewie Bońku, też niezwykła postać, bardzo niejednoznaczna, na pewno jeden z największych twórców klubów w Polsce, takich drużyn w Polsce. No, facet, który doprowadził Widzew do półfinału Pucharu Europy. To jest coś niesamowitego. Słuchajcie, to ja jeszcze tą opowieść o stanie jeszcze chwilkę. Po raz kolejny życie się mu pokręciło w grudniu 1980 roku, gdy miał 25 lat. Władza ludowa miała na głowie Solidarność, jednak wcale nie zamierzała odpuszczać. Szukała pretekstów do pokazania siły. Najpierw znalazła na forum piłkarskim. Z banalnej sprawy zrobiono aferę narodową. Bramkarz reprezentacji Polski Józef Młynarczyk, mający problemy rodzinne, ruszył do popularnego lokalu Adria w stolicy w towarzystwie Włodzimierza Smolarka i redaktora Wojciecha Zielińskiego. Smolar wrócił do hotelu wcześniej, a Młynarz z dziennikarzem toczyli dysputy do białego rana. Rano nawet nie był specjalnie pijany, wspomina, mówi mi Terlecki. Trochę zmęczony w końcu nocy, nie przespał. Jednak kto z kadrowiczów wtedy przespał? Pierwszy mecz eliminacji Mundialu 8-2 był za tydzień na Malcie. Najpierw piłkarzy czekał obóz we Włoszech. W hotelu nie nocował selekcjoner Ryszard Kulesza. Nagle po śniadaniu zaczęła się intryga z udziałem drugiego trenera kadry Bernarda Blauta i pułkownika Służby Bezpieczeństwa, działacza PZPN Romana Lisiewicza. Uparli się, żeby nie zabrać Młynarczyka. Nie wpuścili Józka do autobusu przed hotelem. To na pomysł transportu wpadł Terlecki. Wziął swój samochód i podwiózł bramkarza na lotnisko, by to Kulesza zdecydował, czy bramkarz leci do Włoch. Na lotnisku wywiązała się dłuższa dyskusja. Ostatecznie za namową Bońka i Żmudy Młynarczyka do Włoch zabrano. Rola podwózki była jednak nie do przecenienia. I jeszcze wyrwanie kabla z gniazdka, który zasilał kamerę telewizji polskiej, nagrywającej obrazki z dysputy piłkarzy z selekcjonerem. Kto wyrwał? Rzecz jasna Terlecki. Nic dziwnego, że słuszni dziennikarze zaraz pisali o bandzie czworka, czyli Bońku, Młynarczyku, Terleckim i Żmudzie oraz szantażowaniu trenera Kuleszy przez kilku piłkarzy. Do Rzymu wybrał się sam prezes PZPN, generał milicji. Generał milicji był wtedy prezesem PZPN, Marian Ryba, aby zabrać zawodników do Polski. Później zaczął się cyrk z karaniem, który transmitowała telewizja, a prasa donosiła na pierwszych stronach. Ostatecznie kary były drakońskie, choć prezes milicjant we Włoszech obiecywał coś innego. Kulesza zapłacił posadą. Poniek, Młynarczyk i Terlecki dostali po 12 miesięcy bezwzględnej dyskwalifikacji. W reprezentacji i klubie Żmuda miał pauzować 8 miesięcy. Trzech zawieszonych, Poniek, Młynarczyk, Żmuda było z Widzewa. Ten czwarty, Terlecki z ŁKS-u. Widzew walczył o swoich jak lew. Płacił im pensję. Namawiał do wystosowania pism do PZPN-u, skrócenie karencji. Oto właśnie mam pretensje, mówi Terlecki, jedyny ŁKS-iak w gronie zawieszonych. A mi się wydaje, że o to chodzi w życiu piłkarza, żeby grać, a nie cierpieć karencję za bzdurne grzechy, mówią do Terleckiego. To też przyznaje Staszek i dodaje, jednak ja zawsze chodziłem swoimi drogami. Gdy widzewiacy pisali pisma do PZPN-u, to ja uczestniczyłem w strajkach studenckich. On studiował wtedy historię chyba. A później, mając zaproszenie od kolegi ze Stanów, poleciałem do Nowego Jorku. I
tak zaczęła się moja amerykańska przygoda. Tak uciekł mu Mundial 8-2. Owszem, był w Hiszpanii w czasie Mundialu, ale jako turysta w Stuttgarcie odebrał najnowszy model Mercedesa i z Niemiec pojechał na cały miesiąc do Hiszpanii, aby oglądać kolegów z drużyny narodowej w najważniejszym piłkarskim turnieju świata. Cóż, to musiał być radość, ale i ból śpiewać Mazurka Dąbrowskiego na trybunach, a nie na murawie, mimo tych plików zielonych, upchanych niedbale po kieszeniach. W Stanach Zjednoczonych grał najpierw w Pittsburgh Spirits, duch, później w Golden Bay Earthquakes, trzęsienie ziemi, a także w legendarnym New York Cosmos, wiadomo, kosmos. Ponownie w Pittsburghu, a więc w duchu z Pittsburgha, a na koniec już po kilku latach pobytu w Polsce w Legii, tej ukochanej jego Legii, jeszcze raz poleciał do Stanów, do St. Louis, do Storm. Słuchajcie, ostatnia część tej opowieści. W 1985 roku nie tracił nadziei na kolejny mundial. Uciekła mu Argentyna, uciekła Hiszpania, ale czekał jeszcze Meksyk. Gdzieś tu mam plakat tego turnieju. Tak jest, tutaj jest za mną. O, tutaj, słuchajcie, za mną jest ten plakat Meksyku. I jest tak. Właśnie ta North American Soccer League, czyli NASL, upadła. Płaciła wielkie stawki, słuchajcie, zatrudniała takich piłkarzy przez lata jak Pele, Inalia, Beckenbauer, Cruyff, Müller. Jednak po boomie lat 70. przyszła mizeria lat 80. We znaki dało się przeinwestowanie. Ostatni tytuł w tej lidze został przyznany w 84 roku. Terlecki, mając ważny kontrakt z Kosmosem, zaczął ponownie grać dla Pittsburgha w hali, w tym indoor soccer. Aby pojechać na Mistrzostwa Świata w 86 roku, wybrałem się do Querétaro w Meksyku, wspomina Terlecki. Polska przegrała tam wysoko na otwarcie stadionu, bodaj 0-5. Nic dziwnego, że trener Piechniczek zaczął wspominać, że jednak przydałby się taki skrzydłowy jak ja. Co ty opowiadasz? Przecież nie było szans, żebyś z halowego futbolu pojechał na mundial, mu mówię. Była taka szansa, odpowiada. Chyba w twoich myślach. Władek Żmuda mówił mi coś innego. Tyle, że Władek Żmuda wrócił do Europy, aby znaleźć się w reprezentacji Polski. Po pobycie w Kosmosie zagrał jeszcze we włoskiej Cremonie. Ja swoje wiem, bo telepałem się po górskich drogach Meksyku, aby prawie na 2000 metrów nad poziomem morza spotkać się twarzą z twarz z Antonim Piechniczkiem. Namówić go na mój powrót do reprezentacji. Jednak trener Piechniczek musiałby cię zobaczyć w poważnym futbolu, a nie w halowym cyrku, mówię. Ja wiem swoje i wiem, że pokonałem 600 km serpentynami, aby znaleźć się w Querétaro. Tyle, że wcześniej skręciłeś niewłaściwą drogę. Kiedy? Po Okęciu, mówię. Aha, odpowiada. Po Okęciu. Później latał po świecie, szukał klubu. 85 rok, był w Rapidzie, testował go Bayern, zastanawiał się nad jego kandydaturą w HSV, poleciał do Rio de Janeiro, bo miał ofertę z Fluminense. Rozważał grę w Urugwaju, w Peñarolu, Montevideo. Ostatecznie zdecydował się na VfB Stuttgart, dokąd ciągnął Polaka trener Otto Baric. Gdy Terlecki chciał podbijać Bundesligę, to okazało się, że Baric załatwił innych piłkarzy. Terlecki w książce Pele, Boniek i ja przyznaję, do listopada nie podpisałem żadnego kontraktu, a więc tym mundialowym sezonie 85-86, licząc na cud, który mógłby mnie przybliżyć do upragnionych finałów Mistrzostw Świata. Córka Anna Maria urodziła się 3 lutego 86 roku w Stanach Zjednoczonych. Muszę przyznać, że w tym czasie trochę się zapuściłem i zrozumiałem, że meksykański mundial ucieknie mi bezpowrotnie. Piszę dalej tak. Później wrócił do ŁKS-u i przez ŁKS do Legii. Chodzisz teraz na ŁKS? Pytam się. Chodziłbym, ale nie mam wejściówki. Byłem pod stadionem, daleko nie masz. Z tego mieszkania komunalnego było 500 czy 700 metrów. No to poszedłem, ale porządkowi nie chcieli mnie wpuścić na mój ukochany ŁKS. A chciałem zobaczyć, jak grają. Choćby i w trzeciej czy w drugiej lidze. Oglądałeś mecze Polaków w eliminacjach mundialu w Rosji? Widziałeś popisy Piszczka, szarże Grosickiego, gole Lewandowskiego? Nie odpowiada, jakby się zawiesił, choć uwielbia gadać, jakby zapomniał języka w gębie. To niepodobne do Staszka Terleckiego.
Nie, nie oglądał, bo nie miał jak, mówi wreszcie Gabrysia. Telewizora nie włączaliście? Pytam partnerkę Terleckiego, patrząc na ekran starego odbiornika. Stary taki miał telewizor. Panie Romanie, nie było prądu. Przez 5 miesięcy nie mieliśmy prądu. Nie było prądu przez 5 miesięcy? Tak, przez 5 miesięcy. Gazu nie mamy do dziś, nie można włączyć, bo nie ma jakiegoś odpowietrzenia. A prądu nie było, bo poprzednia właścicielka mieszkania nie płaciła za energię elektryczną. Mimo że wiosną wprowadziliśmy się, to odcięli prąd. I tak przez 5 miesięcy żyliśmy bez elektryczności. Wie pan, rozkład tego mieszkania znam na pamięć. Wiem, w którym momencie kopnąć drzwi po ciemku, aby się otworzyły, czy do łazienki, czy do ubikacji. Jaki tam jest układ pomieszczenia, gdzie jest spłuczka, gdzie umywalka. Kuchnię też mamy opanowaną perfekcyjnie. Poradzę sobie, choćby panowały egipskie ciemności. Tyle, że nie było po to tam za często wchodzić. Przecież nawet wody na herbatę nie mogliśmy sobie zagotować. To mówi pani Gabrysia. Staszek mówi w pewnym momencie. Wiesz, nie chcę, żeby to wszystko wyglądało jak jedna wielka skarga. Ja mówię, nie chcę słuchać skarg, chcę poznać prawdę. Ja już nigdy nie chcę się skarżyć. Prawda jest natomiast taka, jak mówi Gabrysia. Mecze, skłamałbym, że nie oglądałem żadnego. Na spotkanie Polska-Czarnogóra zaprosił mnie sąsiad, to obejrzałem. A wieczory spędzaliśmy przy świecach. Teraz robi się ciemno, bo to byłem w listopadzie już po 16, ale z miesiąc temu po 17, jeszcze wcześniej 18. Mamy świeczki, dużo świeczek, wiesz, nawet fajnie jest usiąść przy świecach. W blasku można porozmawiać o życiu. Często rozmawialiśmy do północy, do pierwszej nocy. Tak szybko mijał czas. Miał umowę Staszek z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji odnawianą co pół roku. Bał się tego, że ta umowa za którymś razem nie zostanie odnowiona. Jak spędzicie Wigilię? Pytałem wtedy. Patrzą po sobie. Będzie bar z różkami, mówi Gabrysia. Będziemy razem, to najważniejsze. Zmówię różaniec, zapowiada Stanisław. Wiesz, dzięki różańcowi odrywamy się od problemów tego świata. Człowiek zapomina o tym, co ziemskie, i wchodzi w relacje z Panem Bogiem. Wiesz, co to jest dla mnie tajemnica wiary? Człowiek zawsze ma czas, aby zmienić swoje życie i cieszyć się z drobnych rzeczy. Na nasze szczęście to nam pozostało. Słuchajcie, to całość tekstu na polsatsport.pl, można to odszukać. To będzie fragment takiej książki o powieściach piłkarzy. Także to jest coś, co chciałem Wam dzisiaj przybliżyć w Dzień Zadusznych. Zapalcie świeczki. Bardzo dziękuję. Prawda futbolu będzie się mierzyć z każdą kwestią, tą bieżącą, tą historyczną, tą ludzką, tą wynikającą z boiska, tą wynikającą z tego, jak przeżywamy życie. Miliony. Chwała, sława. To nie chroni nas przed podejmowaniem ludzkich decyzji, przed przeżyciem życia, przed zmierzeniem się z życiem w cyklu Mundial Życia. Także bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kolejne, myślę, że jutro już poświęcone bieżącym sprawom. Mnóstwo tematów, prawda futbolu. Także będzie Wam towarzyszyć w najbliższym czasie, ale chwila zadumy czasami jest potrzebna. Z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję.